Szanowni Państwo, otwieram 29. sesję zdalną Rady Powiatu w Urzędzeniu Podlaskim. Bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich uczestniczących w naszych dzisiejszych obradach. Witam Państwa radnych z Panem Starostą Szczepanem Niebrzegowskim i Wicestarostą Michałem Zającem na czele. Bardzo serdecznie witam wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Radzeniu Podlaskim, obsługę, która nam pomaga w dzisiejszej sesji. Witam również prezesa Zarządu Dróg Powiatowych, pana Mirosława Kułaka, jak również witam zaproszonych gości, a także wszystkich mieszkańców powiatu radzyńskiego, którzy oglądają naszą transmisję, nasze obrady za pośrednictwem transmisji online. Bardzo proszę wszystkich Państwa radnych o zalogowanie się do systemu e-Rada. Gdyż w tym momencie przystępujemy do sprawdzenia listy obecności i stwierdzenia kworum naszego dzisiejszego posiedzenia. Wiceprzewodniczącego Rady Tomasza Stefana bardzo proszę o uruchomienie sprawdzenia listy obecności, a Państwa radnych po wyświetleniu się na panelu potwierdzenie swojej obecności. Czy Państwu radnym wyświetlił się panel do sprawdzenia listy obecności? Nie wyświetlił się, mi również nie, dlatego czekamy. Wiceprzewodniczący Rady. Status sesji nie jest zmieniony, jest nadal na nadchodzących, nie jest trwających. Rozumiem. Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Stefan już nad tym pracuje. Tak, zgadza się. Bardzo proszę wszystkich o cierpliwość. Już za chwilę można w międzyczasie wyjść z e-Rady i jeszcze raz wejść bardzo szybko i ponownie wejść na nasze dzisiejsze posiedzenie. I proszę o trochę cierpliwości, już za chwilę powinno się wszystko wyświetlić. I już się wyświetliło, więc bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności na sesji. Czy komuś z Państwa radnych nie wyświetlił się panel do sprawdzenia listy obecności? Nie widzę, żeby ktoś sygnalizował takie problemy. Szanowni Państwo, w związku z tym stwierdzam, że w naszej sesji uczestniczy dzisiaj 19 radnych, są wszyscy obecni. Stwierdzam, że Rada jest władna podejmować prawomocne decyzje. Panie Przewodniczący, przepraszam, słychać mnie? Tak, tak. Pani Anni Szymali tutaj nie ma. Ja nie jestem, Panie Przewodniczący, tylko wysiadło światło. Nie mam internetu, muszę korzystać tylko i wyłącznie z tabletu, więc po prostu, że tak powiem, taki wniosek, może nie w tym punkcie, ale żebyście Państwo zabezpieczyli naprawdę nas w odpowiedni sprzęt. Rozumiem. W każdym bądź razie każdy widzi i słyszy, że pani radna jest obecna na sesji. Tutaj nie ma żadnej zmiany w tej kwestii. Jesteśmy władni w komplecie i władni podejmować prawomocne decyzje. Przystępujemy do kolejnego punktu naszego dzisiejszego posiedzenia. Jest to podpunkt drugi w punkcie pierwszym. Przepraszam chwilę, przepraszam, bo sobie uruchomiłem komisję, a nie... Tak, zgadza się, jesteśmy w podpunkcie drugim punktu pierwszego, ustalenie porządku obrad. Każdy z Państwa radnych w ustawowym terminie otrzymał porządek obrad wraz z materiałami, do którego w tym momencie pozwolę sobie wnieść
poprawkę, a mianowicie do punktu 5 chciałbym wnieść dodatkową uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Radzeniu Podlaskim. Taka skarga w dniu 4 stycznia 2021 roku do starostwa wpłynęła skarga dotycząca działalności Zarządu Powiatu w Radzeniu Podlaskim. Skardze skarżący zarzucił zarządowi, że nie rozliczył się z OPPK Olsztyn z wykonania prac realizowanych w ramach podpisanych pomiędzy stronami. Co więcej, w ogóle zaniechał jakichkolwiek działań zmierzających do zakończenia sprawy. Komisja Skargi Wniosków rozpatrzyła tą skargę i zgodnie z ustawą przyjąć stanowisko w sprawie, dlatego te w punkcie pierwszym, w podpunkcie pierwszym punktu 5 podjęcie uchwał, chciałbym, żeby taką uchwałę umieścić. Czy ktoś z Państwa radnych w sprawie tej uchwały chciałby coś dodać, coś powiedzieć? Nie, w związku z tym musimy to przegłosować. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do naszego porządku obrad uchwały w Zarządu Powiatu w Radzeniu Podlaskim. Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Trzymanie tej ręki w górze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, stwierdzam, że przy jednym głosie wstrzymującym się i 18 głosach za uchwała została wprowadzona do naszego porządku obrad. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze w tym momencie wnieść jakieś uwagi do naszego porządku obrad? Pan starosta się zgłasza, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym wnieść poprawkę do porządku obrad, do punktu 5, czyli podjęcie uchwał w podpunkcie bodajże 7 już będzie, podpunkt 7, propozycję uchwały Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu radzyńskiego do porozumienia mającego na celu opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego. Takie strategie są opracowywane przez większość samorządów lokalnych. Na naszym terenie powiatu radzyńskiego takie porozumienie zawarło miasto Radzyń Podlaski z ogromną większością gmin naszego powiatu. Jedynie gmina Konkolednica nie przystąpiła do takiego porozumienia. W jakim celu takie porozumienia są zawierane? Otóż jednostka samorządu terytorialnego, która jest takim porozumieniem, która ma opracowaną właśnie strategię rozwoju ponadlokalnego, jeżeli będzie aplikowała o środki zewnętrzne, konkretnie unijne, w następnej perspektywie unijnej, będzie miała możliwość otrzymania dodatkowych punktów z tego tytułu. Uważamy, Zarząd Powiatu uważa, że skoro ogromna większość samorządów z naszego powiatu w takim porozumieniu jest, to nie chcemy, żeby nas tam nie było. Dlatego wnioskuję o włączenie do porządku obrad w punkcie 5, podpunkcie 7 uchwały właśnie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu radzyńskiego do porozumienia mającego na celu opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie starosto. W związku z tym przystępujemy do przegłosowania. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby w naszym porządku obrad do punktu 5, w podpunkcie 7 umieścić podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu radzyńskiego do porozumienia mającego na celu opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego. Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem takiej uchwały do naszego porządku obrad? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciwny?
Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Szanowni Państwo, stwierdzam, że jednogłośnie przyjęliśmy do naszego porządku obrad uchwałę w punkcie 5, podpunkt 7. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie programu naszej dzisiejszej sesji? Nie widzę. W związku z tym, Szanowni Państwo, przystępujemy do realizacji ustalonego porządku obrad. W dalszym ciągu jesteśmy w punkcie 1, podpunkt 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu numer 28, łamane przez 2020, z dnia 30 grudnia 2020 roku. Protokół ten otrzymali Państwo łącznie z materiałami na dzisiejszą sesję. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi do pytania do tego protokołu? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z sesji Rady Powiatu nr 28, łamane na 2020, z dnia 30 grudnia 2020 roku? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Szanowni Państwo, stwierdzam, że jednogłośnie 19 głosami za protokół został przyjęty. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy punkt 1. Przystępujemy do realizacji punktu 2. Informacja starosty o pracy Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim w okresie pomiędzy sesjami. I o zabranie głosu poproszę tutaj starostę pana Szczepana Niebrzegowskiego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. To sprawozdanie moje dotyczy okresu od 16 do 1 grudnia 2020 roku. W tym okresie Zarząd Powiatu zbierał się czterokrotnie na posiedzeniach w dniu 16 grudnia, 23 grudnia, 30 grudnia i 31 grudnia. Pokrótce omówię tematykę tych zebrań. Jeżeli chodzi o posiedzenie w dniu 16 grudnia, złożyłem informację o wnioskach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ja, panie przewodniczący, może się już powtarzam, bo o ile pamiętam, na sesji grudniowej już mówiłem o tych trzech wnioskach po 6 milionów, dwa na szpital, jeden wniosek na warsztaty, czyli łącznie na 18 milionów złotych. Chcę powiedzieć, że te wnioski są już według moich informacji po wstępnym badaniu w Urzędzie Wojewody i są już w Warszawie, także liczymy na pozytywną ocenę tych wniosków. Jest to istotne z punktu widzenia zarówno inwestycji oświatowej, właśnie w warsztaty, jak inwestycji w naszym szpitalu, w odniesieniu do SOR-u, jak i w odniesieniu do przychodni, bo tego dotyczyły wnioski. Też omawialiśmy na posiedzeniu w dniu 16 grudnia wniosek Radzyńskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych, 8 kolor tęczy. Chcę powiedzieć, że ubolewam bardzo nad tym, że niektórzy wykorzystują tą sprawę w sposób moim zdaniem mało merytoryczny. Ja już na posiedzeniu ostatnim przed zakończeniem roku informowałem o tym, że po prostu opieraliśmy się na opinii naszego kontrolera wewnętrznego. Pozwoliłem sobie, wiecie Państwo, też sprawdzić, jak wyglądały nasza pomoc tego koloru tęczy w roku 2020. I chcę powiedzieć, że to stowarzyszenie ze wszystkich stowarzyszeń z powiatu radzyńskiego otrzymało największą pomoc, przekraczającą 10 tysięcy złotych. Poza tą nieszczęsną 10 tysięcy złotych, bo 5 tysięcy złotych otrzymali z tarczy covidowej tak zwanej,
z Powiatowego Urzędu Pracy, jak również w okresie wakacji Urząd Powiatu przyznał dotację w wysokości 5 tysięcy złotych netto, 5100 złotych brutto, no, dla terapeutów w trakcie turnusu rehabilitacyjnego organizowanego właśnie przez to stowarzyszenie. Czyli nasza pomoc wynosiła 10 tysięcy i tam, gdzie ta pomoc była wydatkowana zgodnie z umową, zgodnie z porozumieniem i zgodnie przede wszystkim z prawem, nie było żadnych problemów, nie było takich sytuacji. Ja bym chciał, żebyśmy mieli świadomość, że starosta radzyński, zarząd powiatu w swoich decyzjach opiera się na prawie i panie radny, jeżeli ja mam wybierać między pana opinią a opinią prawnika, pan wybaczy, zawsze wybiorę opinię prawnika, bo ta opinia jest merytoryczna i ociera się o polityczność. Dlatego podtrzymujemy tą decyzję zarządu powiatu, jednocześnie deklarując chęć współpracy w tym nowo rozpoczętym roku 2021 z każdym stowarzyszeniem i w szczególności ze stowarzyszeniami, które pracują dla osób niepełnosprawnych. Nasza tylko prośba, żeby nasze dotacje, umowy, które zawieramy, żeby uważnie czytać i się do nich stosować. Kolejny temat, jaki omawialiśmy na tym posiedzeniu, to była kwestia programu opieki nad zabytkami. Chcę powiedzieć, że zleciliśmy w roku ubiegłym, Zarząd Powiatu zlecił w roku ubiegłym wykonanie takiego programu opieki nad zabytkami powiatu radzyńskiego. Taki projekt został opracowany. Jesteśmy na etapie konsultowania po prostu zapisów tego projektu no, z naszymi potrzebami, ale nie ukrywam też z naszymi możliwościami finansowymi samorządu powiatu radzyńskiego. Myślę, że w krótkim czasie postaramy się ten projekt już doszlifowany przedstawić Radzie Powiatu. Jeżeli chodzi o posiedzenie przed świętami 23 grudnia, to tu z ważniejszych tematów omawialiśmy wniosek gminy Konkolewnica o przekazanie materiału rozbiórkowego pozyskanego w związku z przebudową drogi powiatowej Brzozowica Duża. Chcę powiedzieć, że tam był stary chodnik jeszcze dawno, dawno temu przed powiatem budowany przez gminę Konkolewnica i władze gminy prosiły o to, żeby mogły część tego materiału rozbiórkowego z tego chodnika po prostu wykorzystać po prostu do poprawienia stanu swoich dróg tych ziemnych. Konsultowaliśmy ten temat z prawnikiem, jest możliwość prawna po prostu na podstawie porozumienia przekazania tego materiału i zarząd powiatu stoi na stanowisku, że oczywiście teraz w trakcie mrozów i zimy to nie będzie robione, ale żeby gmina mogła wykorzystać część tego materiału po prostu na remonty dróg. Zmiany w budżecie to już klasyczne. No i ostatni temat, który realizowaliśmy 23, to była kwestia zatwierdzenia czynności komisji w postępowaniu na dostawę energii elektrycznej. Chcę powiedzieć, że przetarg wyszedł dobrze, chociaż w pierwszej wersji wyszedł cudownie, natomiast przedsiębiorstwo, które wygrało, po prostu wycofało się już po przetargu, a miało najlepszą cenę, w związku z tym zarząd powiatu był zmuszony jako zwycięską ofertę uznać drugą w kolejności. Przy tej okazji chcę powiedzieć, że no będziemy starali się, teraz wiecie Państwo, weszła nowa ustawa o zamówieniach publicznych, tam będą większe możliwości inwestorów czy samorządu do tego, żeby najkorzystniej wybierać ofertę, że oprócz przedstawienia na piśmie kwoty, jaką ta druga strona przedstawia, będzie możliwość negocjowania ceny, ale ze wszystkimi,
którzy brali udział w przetargu. No daje to możliwość uzyskania autentycznie najkorzystniejszej dla naszego samorządu ceny. Czyli energia elektryczna będzie w korzystniejszej cenie niż to było w poprzednim okresie. Na posiedzeniu w dniu 30 grudnia omawialiśmy wniosek pana kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pana Adama Kowalczyka, z prośbą o zwolnienie go z tego stanowiska. Zarząd powiatu wyraził zgodę na to, jednocześnie powołał na to stanowisko pana Grzegorza Karczewskiego, dotychczasowego pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Jednocześnie zarząd udzielił mu wszelkich pełnomocnictw tych, które powinien posiadać kierownik PCPR. Chcę powiedzieć, że pan Kowalczyk nadal będzie pracował w PCPR-ze. To były takie najważniejsze sprawy na posiedzeniu w dniu 30 grudnia. I jeszcze odbyło się posiedzenie 31 grudnia. Mogę powiedzieć, takie posiedzenie czyszczące, kwestie budżetowe na koniec roku. Też chcę z zadowoleniem stwierdzić, że udało nam się do końca roku też firmom, które wykonują inwestycje drogowe w Skulitowie i w Gąsiorach, zapłacić transzę, o którą wnioskowały. Tak jak mówiłem wielokrotnie, staramy się dobrze współpracować z firmami, które wykonują nasze inwestycje drogowe, bo jest w naszym interesie, żeby były w dobrej kondycji finansowej, bo jak będą w dobrej kondycji finansowej, to jest cichutka nadzieja, że będą po prostu z dobrą ceną występowały w zamówieniach publicznych na nasze inwestycje. Jeżeli ktoś z państwa miałby jakieś konkretne pytania do tych spraw, którymi zajmowaliśmy się w tym okresie między 16 a 31 grudnia, i jeżeli będę umiał, to odpowiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie starosto. Radny Jakub Jakubowski zgłaszał chęć zabrania głosu. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie starosto, widzę, że pana zdenerwowała strasznie ta sprawa ustnego koloru tęczy. Nie taka była moja intencja. Natomiast jeżeli chodzi o interpretację przepisów, to przyglądałem się temu dosyć dokładnie. Mam doświadczenie w tych sprawach i muszę powiedzieć, że ta interpretacja, ona nie jest jednoznaczna. Takich zapisów, które nakazywałyby stowarzyszeniu wydatkować pieniądze dokładnie z tego konta, na które powiat radzyński te dotacje przelał, w umowie nie ma. Nie ma ich też jednoznacznie w przepisach. Gdyby taki zapis w umowie się pojawił o konieczności wydatkowania tych środków z tego konta albo z konta wydzielonego, przypisanego tej dotacji, wtedy oczywiście sprawa byłaby jasna. W mojej opinii, i oczywiście pan starosta nie musi się tą opinią kierować, absolutnie, po to są prawnicy, ale w mojej opinii ten przepis jest niejednoznaczny, czy ta interpretacja prawnicza jest niejednoznaczna, a w związku z tym, w mojej opinii również, zarząd powiatu wykazał się legalizmem. I znowu, w mojej opinii, idącym tutaj za daleko, co nie zawsze miało miejsce w stosunku do innych stowarzyszeń. Natomiast za ten gest, szczodry gest wsparcia tej zbiórki, którą ja ogłosiłem, którego to gestu pan starosta, zarząd powiatu i pan skarbnik dokonali, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, i to jest teraz moje pytanie, że stowarzyszenie już zdążyło te dotacje zwrócić i ma otwartą drogę do tego, żeby móc współpracować i korzystać z pomocy powiatu radzyńskiego. Mam nadzieję, że tak jest i bardzo za to dziękuję. Panie starosto, chciałbym też zapytać poza tym, czy ta dotacja już wpłynęła. Jeżeli możemy poznać powody rezygnacji ze stanowiska kierownika PCPR-u przez pana Adama Kowalczyka, to byłbym bardzo wdzięczny. I interesuje mnie też ostatni punkt w całym sprawozdaniu odnośnie COVID-19. Na czym polegały te zmiany w planie finansowym i jak to się ma do sytuacji, która jest w tej chwili, i jak stoi nasz powiat w kontekście zagrożenia epidemicznego? Dobrze. Dziękuję bardzo. Mogę, panie przewodniczący? Tak, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie starosto. Tak króciutko. Powiem tak, odnośnie tej różnicy zdań w kwestii prawa. Umówmy się, pozostajemy przy swoim zdaniu. Pan pozwoli, że ja jednak będę ufał swoim prawnikom.
tej sprawie. Odnośnie zdenerwowania, to chciałbym pana zasmucić, że nie jestem zdenerwowany. Natomiast to złe słowo było zdenerwowanie. Bardziej miałem poczucie po prostu niesprawiedliwego potraktowania po prostu zarządu powiatu i w mediach, w internecie, we wspólnocie radzyńskiej. I powiem tak, ja panu, pani Sylwii Marczuk, mogę prosto w oczy patrzeć i każdy członek zarządu powiatu. Chciałbym, żeby pani Sylwia też miała takie poczucie, żeby mogła staroście po tej sprawie i po tych słowach, które nie zawsze były właściwe, w te oczy spojrzeć. Potwierdzenie, że nie posiada stowarzyszenie na kontach środków, żeby aplikować o kolejne dotacje. My żeśmy sprawdzili, to stwierdzenie, delikatnie mówiąc, jest obok prawdy, bo właśnie między innymi jedyną furtką, jedną z nielicznych furtek, dzięki którym mogliśmy zwolnić stowarzyszenie ze zwrotu pieniędzy, to byłoby zero na kontach. Tego zera na kontach nie było. Stowarzyszenie miało środki po prostu, żeby tego zwrotu dokonać. Jeżeli chodzi o zwrot, nastąpił on 26 stycznia. Jeżeli chodzi o zmiany w planie finansowym na wydzielonym rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-owi, jest tu przy mnie pan skarbnik, to jeżeli pan radny pozwoli, pan skarbnik może precyzyjniej ode mnie odpowie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o zmiany w planie finansowym o COVID, to tam po prostu dokonano takiej zmiany, że środki nie zostaną wydatkowane w 2020 roku, w 2021 roku, dopiero w 2022 roku i zostaną przeznaczone na budowę trzeciego etapu warsztatu szkoły przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych. To taką dokonano zmianę, taki plan został. Całość tych środków, to tak zwana pekturka, była 4 582 000 zł. To tyle, co chciałbym wyjaśnić państwu. Dziękuję bardzo. I jeszcze było kolejne pytania, panie starosto, proszę bardzo. Już będę na kolejne pytania odpowiadał. Jeszcze wrócę do ósmego koloru tęczy, bo tam pan radny pytał o możliwość aplikowania o tegoroczne środki, więc ósmy kolor tęczy absolutnie nie stracił prawa do aplikowania o środki i będziemy życzliwie rozpatrywali wnioski, z tym, że chcę pana i państwa poinformować, że my udzielamy stowarzyszeniom dotacji w procedurze konkursowej i taka procedura będzie konkursowa i wierzę w to, że ósmy kolor tęczy, tak jak co roku w tej procedurze wystąpi, bo wpłynęło do nas pismo ósmego koloru tęczy już w nowym roku o wsparcie, o dotacje, ale w trybie pozakonkursowym. Dlatego my tu zwrócimy się do ósmego koloru tęczy, żeby w momencie, gdy będzie otwarty konkurs, żeby po prostu wystąpił. I myślę, że będzie wszystko dobrze. Natomiast odnośnie prośby o zwolnienie pana Adama Kowalczyka, to była ta prośba złożona na piśmie i przyczyny osobiste. Nie pan kierownik szczegółowo przyczyn tych nie podawał. Natomiast chcę państwa uspokoić, powiem tak, pan Karczewski jest doświadczonym pracownikiem PCPR-u z wieloletnim stażem i po prostu ta zmiana nastąpiła, uważam, w sposób bardzo, bardzo płynny. Dziękuję bardzo, panie starosto. Radny Tadeusz Sławecki chciał zabrać głos. Proszę bardzo. Panie starosto, w innym temacie. Bardzo interesuje mnie powiatowy program opieki nad zabytkami. Chętnie się też włączę w dyskusję. Chciałem zapytać, gdzie ja mogę fizycznie się zapoznać z tym projektem? Po drugie, kto jest jego autorem? Bo przecież jest jakiś autor, kto koordynuje. No i myślę, że rzeczywiście, bo rozumiem, że będzie on też stawał na sesji. To bardzo warto porozmawiać właśnie o kierunkach działań, bo to nie tylko Pałac Radzyński, ale jest wiele cudownych
miejsc z przeszłości na terenie naszego powiatu. I drugie pytanie, żeby już nie zadawać pytania przy głosowaniach, czy to przystąpienie tego porozumienia z miastem Radzyń, ja rozumiem jego ideę, czy będzie się wiązało z jakimiś kosztami? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie starosto, proszę bardzo. Odpowiadam. Więc panie radny, odnośnie drugiego pytania. Faktycznie wszystkie samorządy, które wchodzą do tego porozumienia, kolegialnie poniosą koszt 10 tysięcy złotych plus VAT, czyli dokładnie to będzie 12 300 zł, z tym, że płatność nastąpi w momencie wykonania tej pracy, gdy ta strategia zostanie opracowana i przyjęta, i z informacji, które otrzymałem od pana burmistrza, to będzie końcówka tego roku. Chodzi o to, żeby w momencie, gdy nowa perspektywa unijna, czyli od 2023 roku, gdy będzie ruszała, żeby samorządy powiatu radzyńskiego miały już, były do tego przygotowane. Odnośnie teraz planu związanego z zabytkami. Więc tutaj powiem tak, to prowadził pan kierownik Wydziału Spraw Społecznych naszego urzędu, pan Bogdan Sezoniuk. On znalazł nam specjalistkę, bo to chyba pani jest specjalistkę od tego typu spraw. Nie ukrywam, że z polecenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, bo uważaliśmy, że wojewódzki konserwator zabytków ma dobrą wiedzę na temat, jakie osoby czy podmioty po prostu tym się zajmują i dobrze to potrafią zrobić. I teraz chcę pana poinformować. Będzie pan miał w każdej chwili, nawet dzisiaj, jeżeli byłby pan w starostwie, pełny dostęp do tego projektu, z tym, że dlaczego to do tej pory nie staje na Radzie Powiatu? Dlatego, że zarząd powiatu na jednym z posiedzeń, na którym pan Sezonik przedstawił ten projekt, zarząd powiatu miał szereg, nazwijmy to, takich wątpliwości, o co nam chodziło, bo tam pewne zapisy w tym projekcie będą skutkowały dużymi, krótko mówiąc, kosztami dla samorządu powiatowego. Ja uważam, że możemy przyjąć projekt w wersji, która będzie realna dla nas finansowo. Ja przykład konkretny powiem. Na przykład była propozycja w kapliczce Aniołów Stróżów utworzenia miejsca, w którym by po prostu musiał być pracownik, który wykonywałby jakieś czynności. No powiem tak, tworzenie kolejnych etatów. Po prostu mamy poważne wątpliwości, czy jest taka konieczność i potrzeba, dlatego zamierzamy, o co chodzi, dlaczego czas mija, a my tego się nie zatwierdzili. Ponieważ z uwagi na COVID nie możemy z tą panią się spotkać na żywo, ale że tutaj jest niezbędna taka wizyta i spotkanie na żywo w tej sprawie, żeby uzgodnić po prostu już ostatecznie zapisy, a myślę, że każdy radny powiatowy również będzie miał prawo zapoznania się i po prostu wniesienia swoich ewentualnie uwag do tego projektu. Dlatego zapraszam panie radny, pan Bogdan Sezonik, nie wiem, czy to jest, podejrzewam, że też w formie elektronicznej będzie możliwość przekazania panu całego dokumentu. I ktokolwiek z państwa radnych chciałby też wejść, że tak powiem, w tą wiedzę głębiej, to zachęcam. Nie wiem, panie Tadeuszu, jeszcze było jakieś pytanie, które mi umknęło? Dziękuję bardzo panie starosto. To ja może od razu bym też i w swoim imieniu bardzo prosił, może by wszystkim radnym rozesłać projekt dotyczący właśnie ochrony zabytków w powiecie radzyńskim, żeby każdy miał możliwość się z nim zapoznania.
Super, i będę wdzięczny, panie przewodniczący, też właśnie tą drogą mailową za przekazywanie, albo też nawet i telefonicznie, czy bezpośrednio za przekazywanie swoich uwag, bo uważam, że ten dokument będzie tym bardziej wartościowy, jeżeli będą po prostu wszyscy, czy większość radnych aktywnie uczestniczyć w jego utworzeniu. Dziękuję. Dokładnie, dziękuję bardzo. Radny Zbigniew Smułko zgłaszał chęć zabrania głosu. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący, ale pan uprzedził mój wniosek. Chciałem poprosić, żeby przesłać to przynajmniej członkom Komisji Spraw Społecznych, ale oczywiście jeszcze lepszym pomysłem jest przesłanie tego po prostu wszystkim radnym. Dziękuję panie przewodniczący. Rozumiem bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos w punkcie informacja starosty? Nie widzę. W związku z tym uważam, że wyczerpaliśmy punkt drugi. Przystępujemy do realizacji punktu trzeciego. Informacja przewodniczącego Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim. I w tym punkcie chciałbym przekazać państwu trzy informacje. Pierwsza jest konsekwencją przyjęcia przez powiat budżetu na rok 2021. W związku z tym Regionalna Izba Obrachunkowa podjęła dwie uchwały. Pierwszą są to uchwały z dnia 20 stycznia 2021 roku i pierwsza dotyczy zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu powiatu radzyńskiego i ta uchwała jak najbardziej jest dla nas pozytywna. Ta kwota długu została pozytywnie zaopiniowana. Z kolei druga uchwała dotyczy zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2021 rok i również ta uchwała jest dla nas pozytywna. Jeżeli ktoś z państwa radnych chciałby wglądu do tych uchwał, dostępne one są w biurze rady. Druga informacja, którą chciałem państwu przekazać, to jest informacja dotycząca analizy wydatków poniesionych przez powiat na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2020. Taką analizę nakłada na nas ustawa i pragnę państwa poinformować, że biorąc pod uwagę wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez powiat w 2020 roku, wynika, że na każdym stopniu awansu zawodowego środki finansowane wydane przez powiat na wynagrodzenia nauczycieli są wyższe od iloczynu średniej ilości etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń, o których mowa w artykule 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba wypłacenia jednorazowego dodatku uzupełniającego. Jak ktoś z państwa radnych chciałby zapoznać się szczegółowo z tymi wyliczeniami, z tą analizą, ona również jest dostępna dla państwa w biurze rady. I trzecia informacja, którą chciałbym państwu przekazać, dotyczy naszego następnego posiedzenia. Planuję, że odbędzie się ono we wtorek 23 lutego o godzinie 9 i przyznam się, że zastanawiam się, bo dochodzą do mnie liczne sygnały od państwa radnych. Zastanawiam się, czy tą sesję dalej kontynuować w formie zdalnej, czy powrócić do trybu stacjonarnego. Myślę, że jeszcze jest miesiąc czasu, dużo może się wydarzyć, aczkolwiek rozważam taką możliwość, żeby nasze sesje odbywały się w trybie stacjonarnym. Z mojej strony to tyle. Jeżeli ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania do mnie, to bardzo chętnie odpowiem. Radny Jakub Jakubowski, proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący za te informacje odnośnie planów na końcówkę lutego, na 23 lutego. Czy rozważa pan również możliwość hybrydowych obrad, czyli część radnych w trybie stacjonarnym, a część w trybie online'owym? Tak, jak najbardziej biorę pod uwagę takie rozwiązanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania jeszcze do mnie? Nie widzę, w związku z tym uważam, że punkt trzeci został wyczerpany. Przystępujemy do realizacji punktu czwartego. Sprawozdanie starosty radzyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Radzyńskiego za 2020 rok. I o zabranie głosu poproszę pana starostę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Wszyscy radni otrzymali w materiałach na sesję
sprawozdanie starosty. Nie chciałbym, tak jak Nikodem Dyzma, mówić, co miałem powiedzieć, przeczytałem. W związku z tym poproszę Państwa o ewentualne pytania do tego sprawozdania, bo każdy z Państwa się z nimi zapoznał, z tym sprawozdaniem zapoznał. Chcę powiedzieć, że główna tematyka tych spotkań, które były w roku 2020, to wiadomo, to był COVID, to było w grudniu przygotowanie służb inspekcji straży do zimy. Też już, to już poza tym sprawozdaniem, już w 2020 roku też było kolejne posiedzenie tego zespołu na wniosek pana wojewody. Także pracujemy, uważam, że jest bardzo dobra współpraca właśnie w tej mierze spraw związanych z bezpieczeństwem służb, inspekcji i straży. Też chcę powiedzieć, z tych zagrożeń najważniejszych poza ASF-em, COVID-em w pierwszej kolejności, ASF-em, też pojawiła się w ostatnich tygodniach kwestia właśnie tej choroby ptasiej grypy w gminie Bochyń, w miejscowości Lisiowulka. Też te problemy omawialiśmy, ale to już na posiedzeniu ze stycznia tego roku. Bardzo proszę, jeżeli Państwo by mieli jakieś pytania, to a będę umiał na nie odpowiedzieć odnośnie właśnie tej działalności Komisji Bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. Dwóch radnych zgłosiło chęć zadania pytania. Radny Tadeusz Sowecki, proszę bardzo. Panie starosto, ja troszkę wracam do tematu, który zgłaszałem przy innej okazji, dotyczący udziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w tego typu dyskusjach, relacjach. Oczywiście radny Kamiński na ostatnim posiedzeniu komisji uwzględnił, że będzie też przy sprawozdaniach brany udział w sprawozdaniu na temat funkcjonowania ochotniczych straży, zresztą tu był jeszcze radny Bednarczyk i tak dalej. Natomiast uważam, że w tego typu gremium powinien zasiadać przedstawiciel niezależnego stowarzyszenia, bo ochotnicze straże pożarne nie są w żadnej strukturze Państwowej Straży Pożarnej i to nie muszę być ja, natomiast jest kilku nawet radnych członków prezydium zarządu powiatowego, bo jeśli jest problem do straży, tak jak trzeba, związany z COVID-em, podwożenie i tak dalej, no to komendant wojewódzki i powiatowy potrafią znaleźć strażaków, zrobić z taką sesję zdalną, natomiast tutaj, gdzie się omawia, gdzie się od pewnych służb, bo ja sobie nie mogę do sanepidu zadzwonić, czy gdzie indziej, no takiej informacji nie mamy i tak się troszeczkę czujemy, że tylko jak jesteśmy potrzebni, gdzie trzeba wywieźć zutylizowane, prawda, padłe ptaki czy coś, to wie, gdzie straż. Natomiast tutaj uważam, że przedstawiciel ochotniczych straży pożarnych w takim gremium powinien zasiadać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan starosta, proszę bardzo. Jeżeli mogę od razu na gorąco panie radny odpowiedzieć. Jak powiedział ten niewidomy jockey, nie widzę przeszkód po prostu. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Jeżeli prawnych nie będzie, to w najbliższym czasie postaramy się zaproponować, bo rozumiem, że skład tej komisji tworzyła Rada Powiatu. Jeżeli jako przedstawiciel tej ochotniczych straży pożarnych zgłasza się do tej pracy, to mnie jako staroście wypada się tylko z tego powodu cieszyć. Także sprawdzę to z panem Jarkiem Błażewiczem, który no też to koordynuje te sprawy dla mnie, jeżeli nie będzie przeszkód prawnych, a wierzę, jestem przekonany, że nie będzie, to zaproponujemy w jak najkrótszym czasie rozszerzenie tego zespołu, nie tylko o komendanta Państwowej Straży Pożarnej, który jest już, ale komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziękuję. Jedno tylko zdanie. Dziękuję panie starosto. Natomiast my w gronie prezydium, bo a tak jak mówię, tu większość siedzi członków prezydium, zastanowiliśmy, kto ma reprezentować, czy to ma być ja, czy ktoś inny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radny Jakub Jakubowski zgłaszał chęć zabrania głosu. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie starosto, ja chciałbym zapytać w kontekście tego punktu G, omówiono sytuacji rozwijającej się epidemii wirusa SARS-CoV-2. Jak domyślam się,
ten temat był poruszany na posiedzeniu 4 grudnia. Chciałbym zapytać o to, jakie wnioski płyną z tej dyskusji na komisji. Czy jesteśmy przygotowani do tego, bo prawdopodobnie czeka nas trzecia fala, nie wiadomo jak będzie z tym wirusem, który gdzieś tam w różnych miejscach Polski się pojawił, ten taki zmutowany brytyjski. Myślę, że powinniśmy liczyć się z jakimś czarnym scenariuszem. Proszę o informację, jakie wnioski płyną z posiedzenia komisji. I raz jeszcze to pytanie, bo ja zadawałem je przy okazji informacji pana starosty, ale nie rozmawialiśmy na ten temat. Jak jesteśmy przygotowani jako szpital, jako społeczność powiatowa w kontekście najprawdopodobniej nadchodzącej trzeciej fali wirusa? Dziękuję bardzo, panie starosto. Bardzo proszę o włączenie mikrofonu. Przepraszam bardzo. Sytuację tą covidową na posiedzeniu grudniowym przedstawiała przedstawicielka właśnie sanepidu i tutaj akurat w tamtym okresie, myślę też i obecnie, przedstawiała, że w powiecie radzyńskim poziom tych przypadków dodatnich jest w stosunku do wielu innych powiatów województwa lubelskiego stosunkowo niski i na tą chwilę w miarę stabilny, natomiast zalecała, żeby utrzymać wszelkie te zasady, które weźmy w okresie tym ostatnich miesięcy w sprawie COVID-a stosowali. Uważam, że tu też należy podkreślić i podziękować za działania pana dyrektora szpitala radzyńskiego, który odpowiedział bardzo szybko na wniosek pana wojewody w odniesieniu do utworzenia tego doraźnego oddziału covidowego. Taki oddział został bardzo szybko utworzony. Pracownicy szpitala byli stąd przekierowywani w miarę potrzeb na ten oddział. Też otrzymaliśmy bardzo poważną pomoc ze strony właśnie w kwestiach związanych z dosprzętowieniem, z dostarczeniem po prostu materiałów, ale też i środków technicznych do pomocy tym osobom. No przykład prawie 600 tysięcy złotych na kwestie związane z tlenem, to była kwota bodajże najwyższa w województwie lubelskim, jaką którykolwiek szpital otrzymał. I też nie ukrywam, na mój wniosek, na wideokonferencji z panem wojewodą, które zgłosiłem, te środki nie wygasły z końcem roku, tylko mamy możliwość wydatkowania tych środków do końca czerwca tego roku. Jest to kwota, o ile dobrze pamiętam, około 570 kilku tysięcy złotych na tą instalację tlenową. Ale też mamy wystarczającą ilość respiratorów. Też chciałbym podkreślić, że na tym doraźnym oddziale covidowym są lekarze przeszkoleni, czyli specjaliści od między innymi również trudnych przypadków koronawirusa. No, prawda jest taka, że jeżeli 30 kilka tysięcy Polek i Polaków straciło życie, no to wiadomo, że nie da się tego uniknąć również w powiecie radzyńskim, żeby nie było przypadków właśnie tych, nazwijmy, najsmutniejszych. Ubolewamy nad tym, jest nam bardzo przykro. Staramy się współpracować też z klinikami, szpitalami drugiego czy trzeciego stopnia referencyjnego w Lublinie i w przypadkach, których możemy, mamy świadomość, że ci nasi chorzy mogliby otrzymać skuteczniejszą pomoc gdzieś indziej, przekazujemy tych chorych niejednokrotnie nawet drogą lotniczą. Także uważam, że tu naprawdę wielkie słowa uznania dla lekarzy, dyrekcji lekarzy,
pielęgniarek i w ogóle pracowników naszego szpitala za tą walkę. Jak mogę wykorzystać już to, że jestem przy głosie, to chciałbym kolejny raz zaapelować do wszystkich mieszkańców powiatu radzieckiego, abyśmy nie rezygnowali z tych form zabezpieczania się. Maseczka, dystans, dezynfekcja. Te trzy podstawowe formy. Ja wiem, że wszyscy jesteśmy zmęczeni COVID-em. Ja sam, jak mój wnuk napisał w wypracowaniu, marzę o zaszczepieniu się, oczywiście w odpowiedniej kolejności, nie budzącej kontrowersji u nikogo. I też zachęcam wszystkich, którzy dostaną telefon czy maila o możliwości zaszczepienia się, zgodnie, powtarzam, z kolejnością, do korzystania z tej możliwości, bo twierdzę, że ilość przypadków trudnych po zaszczepieniu jest promilem, czy ułamkiem promila przypadków trudnych, przypadków osób koronadodatnych. Nie wiem, czy zaspokoiłem tutaj ciekawość pana radnego, ale na tyle, na ile możemy, to staramy się pracować. Też chcę powiedzieć, bardzo jestem zadowolony z pracy pana Jarka Błażewicza, który naprawdę nie informuje Rady na co dzień o tym, ale weekendy, noce niejednokrotnie przyjeżdża osoba, której trzeba zapewnić miejsce do kwarantanny. O godzinie 12 w nocy on jest do dyspozycji. Też jestem bardzo wdzięczny. Stany Jakub Jakubowski, proszę bardzo. To ja jeszcze bardzo konkretnie zapytam. Był taki moment, kiedy tam szykowaliśmy miejsce w OHAP-ie na Marynie, tak? Czy te miejsca są wykorzystywane i w jakim stopniu? Czy i w jakim stopniu zabrakło nam miejsc w szpitalu w tej fali listopadowej COVID-u? Tak? Bo ja pytam, jakby o te wnioski, które płyną, jak mnie mam z podsumowania roku 2020, a w związku z tym również o pewne wnioski na 2021 rok i tą potencjalną trzecią falę. Więc proszę o informację o tych miejscach i wykorzystaniu miejsc w OHAP-ie, i wykorzystaniu miejsc w szpitalu. Więc tak, panie radny, odnośnie wykorzystania miejsc w OHAP-ie, one były wykorzystywane wyłącznie wiosną ubiegłego roku przez, nie pamiętam, 2 czy 3 miesiące. Rozliczyliśmy się z tego. Od tamtego czasu do dzisiaj praktycznie były tylko śladowe przypadki kwarantanny w powiecie radzyńskim. Jeżeli chodzi o miejsca w szpitalu, nasz szpital przygotował taką ilość miejsc, która w najtrudniejszym momencie była w pełni wykorzystana, ale tylko w najtrudniejszym momencie. Na dzień dzisiejszy, z tych informacji, które docierają od pana dyrektora, sytuacja jest zdecydowanie lepsza. No też bardzo myślę pozytywne będzie to, że kadry naszego szpitala są praktycznie już zaszczepione. Może czekają niektórzy na drugą dawkę, bo pierwszą myślę, że wszyscy, czy prawie wszyscy, ale w każdym razie ci, którzy chcieli, bo nie każdy musi, prawda, ci, którzy chcieli, otrzymali. Dlatego na tą chwilę nie widzę takiej sytuacji niebezpiecznej, natomiast rozumiem, o czym pan myśli. Pan myśli o tym, że jeżeli dotrze do nas wzmożona fala trzecia, ta związana z tym, z tak zwanym wirusem angielskim, że tutaj poziom zakażeń może radykalnie po prostu wzrosnąć i musimy być na to przygotowani. Uważam, że dyrekcja naszego szpitala bardzo elastycznie, że tak powiem, do tego tematu podchodzi. Ja wierzę, że mam pełne zaufanie, że sobie z tym poradzę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w punkcie sprawozdania Starostwa Radzyńskiego? Nie widzę, w związku z tym uważam, że ten punkt wyczerpaliśmy. Przystępujemy do realizacji punktu 5, podjęcie uchwał, i w międzyczasie nasz porządek obrad został wzbogacony o dwie uchwały, które zostały wprowadzone na etapie ustalania. Aczkolwiek widzę, że one zostały ustawione w punkcie 6 i 7. Myślę, że to nie będzie żaden problem, jeżeli w tamtym właśnie momencie
pochylimy się nad tymi uchwałami. Na początku pragnę stwierdzić, że wszystkie uchwały, którymi będziemy się zajmowali, mają pozytywną opinię prawną, były też opiniowane przez poszczególne komisje, o tym będę mówił w poszczególnych przypadkach, dlatego też przystępujemy do podjęcia pierwszej uchwały w punkcie 5 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Woli Osowińskiej, gmina Borki, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 644/8 obszaru 0,68 hektara, będącej własnością powiatu radzyńskiego. Druk numer 29/1/2021 i komisję i uchwałę tą opiniowały 3 komisje i bardzo proszę w tym momencie o przewodniczącego Komisji Budżetowej o opinię do tej uchwały. Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała uchwałę. Dziękuję bardzo. Uchwałę opiniowała również Komisja Rozwoju Gospodarczego. Bardzo proszę przewodniczącego o opinię. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. I jako trzecia tą uchwałę opiniowała Komisja Spraw Społecznych i bardzo proszę przewodniczącego o wyrażenie tej opinii. Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi bądź pytania do wnioskodawców tej uchwały? Radny Andrzej Chojnacki, proszę bardzo. Ja to mówiłem na połączonej Komisji Budżetowej i Rozwoju i powtórzę tutaj w obecności wszystkich radnych, że mnie w tej sprawie zabrakło jednej rzeczy. Przekonały mnie aspekty ekonomiczne, o których mówił pan starosta, zarówno dla gminy, jak i potencjalnie dla powiatu, bo tam mówiło się o niesprzedawaniu, kiedy cena będzie niższa. Brakuje mi tylko jednej rzeczy w tej sprawie, takiej długofalowej analizy, czy ta działka na pewno nie będzie potrzebna naszej szkole rolniczej, która z tych działek do tej pory korzystała z jednej i drugiej, bo tam są 2 działki. I jeżeli to wykluczymy, to też jestem za. A takiej analizy mi zabrakło, no bo tam mamy w tej chwili wycenę, to znaczy, że byli zainteresowani już. I dzieje się to bardzo szybko, dlatego też tak troszeczkę zastanowienia. Dziękuję bardzo. Pan starosta, rozumiem, że chce odpowiedzieć. Proszę bardzo. No, już tutaj wymienialiśmy swoje zdania na komisjach, ale panie Andrzeju, odnośnie tej długofalowej strategii, to chcę panu powiedzieć, że w rozmowach z panią dyrektor szkoły takie pytanie z mojej strony padało. Pani dyrektor, czy nawet za 10 lat czy 15 nie widzi pani dla szkoły potrzeby posiadania tej działki? Pani dyrektor stwierdzała, że nie widzi takiej potrzeby, natomiast ubolewała nad tym, że ta działka tak naprawdę już od wielu lat, do dzisiaj, już od wielu lat po prostu jest niewykorzystana, niewykorzystywana. I tak jak to powiedziałem na komisji, tu chodzi też o obrót gospodarczy. Chodzi o to, żeby podmioty gospodarcze miały możliwość po prostu rozwijania swojej działalności. Chodzi też o gminę i jej przyszłość, bo chcę panu powiedzieć, że im więcej podmiotów i więcej działalności gospodarczej na terenie gmin, tym bogatsze gminy, a więc tym bardziej mogą skutecznie zaspokajać potrzeby swoich mieszkańców. Dlatego z mego punktu widzenia uważam, że jest to ze trzech miar korzystne. Natomiast to na sobie nigdy nie byłem pasjonatem po prostu zbywania mienia samorządowego. Dziękuję bardzo. Radny Tadeusz Sławecki zgłaszał chęć zabrania głosu. Panie starosto, my już dyskutowaliśmy na ten temat na Komisji Spraw Społecznych i pewne informacje uzyskałem. Natomiast odnoszę wrażenie, że pan starosta już wie, co tam będzie na tej działce. Po drugie, kto ją nabędzie. Po drugie, mam tu wątpliwości, że jeśli będziecie już z jakimś podmiotem się układać, który to nabędzie, żeby tamta działalność nie była działalnością uciążliwą dla szkoły i to nie tylko rolniczej, tylko dla szkoły podstawowej, bo tam jest też szkoła podstawowa,
żeby nie powstało coś, co będzie szkodziło tej szkole. To jest pierwsza uwaga. I po drugie, powtarzam, bo pan tak troszkę mnie zbył na komisji, żeby środki uzyskane z tej działki poszły na cele statutowe szkoły. I proszę się, bo pan mówi, no my i tak finansujemy to szkołę. Ale na przykład szkoła od dawna zabiegała, żeby kupić na przykład kombajn. No pan nie kupi jako starosta kombajnu, ale może rzeczywiście w porozumieniu z dyrektorką szkoły, radą szkoły, coś by się nabyło, jakiś środek trwały, bo ja rozumiem, że te pieniądze nie mogą pójść na tak zwane przejedzenie i coś zainwestowało się właśnie w tą strukturę tej szkoły. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan starosta. No tym kombajnem to pan mnie zastrzelił, bo powiem tak, jak obserwuję kierunki kształcenia w zespole szkół rolniczych, to zaczynam mieć problem z dostrzeżeniem kierunków stricte rolniczych, prawda? Bo pan wie doskonale, w jakim kierunku to idzie w woli osobińskiej. Natomiast uważam, że działka jest własnością powiatu radzyńskiego i to powiat radzyński będzie, że tak powiem, beneficjentem środków ewentualnych, jeżeli dojdzie do skutecznego zbycia, bo ja nie twierdzę, że ktoś tam, że tak powiem, musi zaakceptować naszą cenę, a nasza cena będzie, uważam, jak na tą działkę przedstawiona do przetargu wysoka. Natomiast zgadzam się z tym, że powinniśmy te środki wydać na takie cele, żebyśmy zapamiętali po prostu, że w naszych szkołach, a niekoniecznie w jednej, pewien majątek trwały to jest dzięki tej operacji. Ja tak uważam i bym nie zgodził się ze stwierdzeniem, że jesteśmy zmuszeni, zobligowani do tego, żeby tą kwotę, której nie chcę wymieniać, po prostu dosyć dużą jak za taką działkę po prostu wyłącznie w jedno miejsce, że tak powiem, wtłoczyć. Dziękuję. Radny Tadeusz Sowecki, proszę bardzo. Panie starosto, nie polemicznie, tylko niech pan pomyśli, niech się pan nie śmieje z kombajnu, bo na przykład jest to jedyna szkoła rolnicza w powiecie, a są setki rolników, które muszą odbyć na przykład szkolenie i kurs kombajnisty. Dlaczego by szkoła nie mogła świadczyć usług, na przykład szkolenia kombajnistów i na tym zarabiać, co i wolno. Także ja tutaj, to tak mi tylko to przyszło do głowy, ale na przykład na kursach kombajnistów można zarabiać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, nie chciałbym tej dyskusji przedłużać, więc tylko krótko powiem. Jestem otwarty na merytoryczną dyskusję z każdym z państwa radnych, ale myślę, że na razie nie dzielmy skóry na niedźwiedzi, bo jeszcześmy nie sprzedali. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę wszystkich państwa radnych o sprawdzenie, czy jesteście zalogowani w systemie e-Rada. Czy ktoś zgłasza jakiś problem w tym momencie? Nie widzę. Jesteśmy wszyscy obecni. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Podpunkt pierwszy. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Woli Osowińskiej, gmina Borki, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 644/8 obszaru 0,68 hektara, będącej własnością powiatu radzyńskiego, druk numer 29/1/2021. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o zagłosowanie i podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. I czekamy na wyniki głosowania. Szanowni państwo, stwierdzam, że przy 17 głosach za, jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym się, uchwała została podjęta.
Szanowni Państwo, przystępujemy do podjęcia kolejnej uchwały. Podpunkt drugi. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim na 2021 rok. I w tym momencie będę prosił przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie planu pracy na rok 2021 i jako pierwszego poproszę przewodniczącego Komisji Budżetowo-Finansowej. Już sekundeczkę. Muszę sobie otworzyć ten dokument, przepraszam. Nie spodziewałem się, że będę pierwszy wywołany do... W uchwale jest pan jako pierwszy. Jako pierwszy, jasna sprawa. Trzymam się kolejności z uchwały. Dobrze, więc plan pracy Komisji Budżetowo-Finansowej przedstawiał się będzie następująco. To jest oczywiście. To jest oczywiście urządzenie mi odmawia posłuszeństwa. Momencik. To może pan radny przygotuje się, a ja poproszę przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie planu pracy komisji na rok 2021. Tak, słychać mnie dobrze? Tak, słyszymy pana radnego i bardzo prosimy o przedstawienie planu pracy. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska opracowała plan pracy na rok 2021 w sposób następujący. Tak, pierwsze, zaopiniowanie projektów uchwał, opracowanie planu pracy komisji na rok 2021. Drugi punkt, ocena stanu dróg powiatowych w okresie, po okresie zimowym. Komisje, tutaj jest zaproponowane wyjazdowa z powiązaniem z Komisją Bezpieczeństwa. Trzeci punkt, opiniowanie projektu o stanie powiatu za rok 2020. Czwarty, informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu. I tu poprosimy doktora, lekarza weterynarii. I piąte, analiza planów inwestycyjnych na rok 2022. Szóste, opiniowanie uchwały w zakresie będącym przedmiotem działania komisji. To pracę na bieżąco. Siódmy punkt, zaopiniowania i wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022. I plan pracy komisji należy traktować jako otwarty z możliwością bieżącego wprowadzenia nowych tematów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś uwagi do tego planu pracy? Nie widzę. W związku z tym poproszę teraz przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie planu pracy komisji. Bardzo proszę o włączenie mikrofonu. Przewodniczącego komisji radnego Jerzego Kamińskiego bardzo proszę o włączenie mikrofonu, bo nic nie słyszymy. Niestety nadal nic nie słyszymy. Tu jakieś problemy techniczne. To może ja się już... Dobrze, w takim razie wrócimy do Komisji Budżetowo-Finansowej i bardzo proszę o przedstawienie planu pracy. A więc Komisja Budżetowo-Finansowa na posiedzeniu, które odbyło się w dniu dzisiejszym, przyjęła następujący plan pracy na rok 2021. Punkt pierwszy, opracowanie planu pracy komisji, tutaj termin styczeń 2021 roku. Punkt drugi, przedstawienie planu pracy komisji Radzie Powiatu w Radzeniu Podlaskim do zatwierdzenia również termin styczeń 2021
2021 roku. Punkt trzeci. Opiniowanie projektów zmian do uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej powiatu radzyńskiego na rok 2021 i innych uchwał mających wpływ na budżet i finanse powiatu. Tutaj oczywiście działalność na bieżąco według potrzeb. Punkt czwarty. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radzyńskiego za 2020 rok. Termin tutaj maj 2021 roku. Punkt piąty. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radzyńskiego za pierwszą połowę roku 2021. Termin to jest wrzesień 2021 roku. Punkt szósty. Zaopiniowanie projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej powiatu radzyńskiego na rok 2022. Tutaj termin listopad, grudzień 2021. I opracowanie planu pracy Komisji Budżetowo-Finansowej na rok 2022. Jest to termin grudzień tego roku lub styczeń roku przyszłego, 2022. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś uwagi do przedstawionego planu pracy komisji? Nie widzę. Nie widzę. Widzę, że problemy techniczne zostały już pokonane, bo przez chwilę słyszałem radnego Jerzego Kamińskiego. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Czyli już mnie słychać, tak? Dzień dobry, witam wszystkim, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Coś jest wraz nie bardzo. Sprzęża się coś, aczkolwiek słyszymy. Dobrze. Przedstawię plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu na 2021 roku, przyjęty w dniu 22 grudnia 2021 roku. No. Proszę bardzo. Miesiąc styczeń, opracowanie i przyjęcie rocznego planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2021 rok, sprawy bieżące. Komisja we własnym zakresie. Miesiąc marzec, przegląd dróg powiatowych po okresie zimowych, łącznie z Komisją Rozwoju Gospodarczego. Przy współudziale dyrektora zarządu dróg powiatowych. Kwiecień, bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne w powiecie radzyńskim, analizy za 2020 rok i sprawy bieżące. Temat przygotowuje powiatowy inspektor sanitarny. Maj, ratownictwo medyczne w powiecie radzyńskim. Przyjęliśmy taki temat ogólny. Sprawy przygotowuje dyrektor SPZOS w Radzeniu Podlaskim. Październik, przygotowanie do okresu utrzymania dróg zimowego 2021-2022. Współpraca z samorządami gminnymi i innymi służbami. Przygotowuje dyrektor zarządu dróg powiatowych. Listopad. Informacja o stanie bezpieczeństwa porządku publicznego na terenie powiatu. Komenda Powiatowa Państwowej Policji w Radzyniu Podlaskim. Informacje o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, działania prewencyjne, sprawy związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych przygotowuje komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim. W grudniu opiniowanie projektu budżetu na 2020 rok w części dotyczącej porządku i bezpieczeństwa publicznego, sprawy bieżące. Komisja we własnym zakresie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś uwagi do planu pracy tej komisji? Nie widzę, w związku z tym poproszę przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych o przedstawienie swojego planu pracy na rok 2021. Dziękuję, panie przewodniczący. Jestem w trzonie, tak? Tak, tak, słyszymy. Proszę bardzo. Plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Radzyńskiego na rok 2021. Styczeń, przyjęcie planu pracy komisji. Luty, funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Marzec, spotkanie z powiatowym rzecznikiem konsumentów. Kwiecień, kwestie związane z wynagrodzeniami pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych oraz psychologiczne i pedagogiczne wsparcie dla młodzieży i uczniów. Maj, kwestie związane z organizacją roku szkolnego 2021-2022, arkusze organizacyjne szkół. Analiza wykonania budżetu w 2020 roku w podziałkach odpowiadających właściwości komisji. Czerwiec, analiza funkcjonowania współpracy z miastem Radzyń Podlaski w zakresie prowadzenia biblioteki. Sierpień, analiza wykonania budżetu w pierwszej połowie 2021 roku w podziałkach odpowiadających właściwości komisji.
Wrzesień. Analiza współpracy powiatu radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi w kontekście planu współpracy na rok 2022. Październik. Spotkanie z przedstawicielami lokalnej grupy działania Zapiecek. Grudzień. Zaopiniowanie budżetu powiatu na rok 2022 w podziałkach odpowiadających właściwości komisji. Plan pracy należy traktować jako otwarty z możliwością bieżącego wprowadzania nowych tematów. W miarę potrzeb przed sesjami Rady Powiatu opiniowane będą uchwały dotyczące spraw właściwych komisji oraz podejmowane będą sprawy wynikające z bieżących potrzeb i funkcjonowania powiatu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi do przedstawionego planu pracy? Jedna osoba się zgłosiła. Radny Tomasz Stefan. Proszę bardzo, radny Tomasz Stefan. Ja przepraszam, jakoś... Tak. Ja w czasie obrad komisji jakoś nie zwróciłem na to szczególnie uwagi, ale nie wiem, czy sierpniowy termin analizy sprawozdania z wykonania budżetu w tych podziałkach dotyczących komisji jest właściwy, bo wydaje mi się, że termin na zakończenie tego sprawozdania jest do końca sierpnia. Więc jeśli w sierpniu będziemy planować, to może nam się to po prostu technicznie nie udać. Ale tu nie mam 100% pewności. Wydaje mi się, że do końca sierpnia jest chyba czas na sprawozdanie właśnie z pierwszej połowy. Dlatego też... Z realizacji budżetu w pierwszej połowie roku. Przepraszam, to ja wobec tego pytanie, bo to bardzo dobra uwaga. Panie Przewodniczący, jak to jest z terminami? Kto z kolegów radnych pamięta? Jest z nami radca prawny. Nie wiem, czy jest w stanie nam dokładnie przybliżyć te terminy. Ale panie przewodniczący, ja mogę odpowiedzieć. Proszę bardzo, panie starosta. Do końca sierpnia to sprawozdanie i informacja musi pójść. Czyli tutaj rozumiem, że pan przewodniczący tą informację po prostu współgrał z tymi terminami, bo trudno jest nam tutaj na Komisji Spraw Społecznych omawiać tą tematykę, jeżeli nie otrzymamy od pana skarbnika, prawda, ostatecznych, wiarygodnych danych na temat tego wykonania we wcześniejszym okresie. Także ja bym tutaj, panie Tomku, no nie wiem, nie widział, bo jak zrobimy na przykład, rozumiem, że pana intencją jest, żeby to zrobić w czerwcu na przykład, tak? Nie, mówię o tym, żeby to było na wrzesień termin. A na wrzesień? Do końca sierpnia jest jakby informacja, no to, tak? Czyli powiedzmy, no, trzeba by było zrobić spotkanie 31 sierpnia, tak? Można spokojnie przez wrzesień tą analizę dokonać. Aha, więc tak, tutaj sesja w tej sprawie nie zabiera, Rada Powiatu nie zabiera głosu, więc nic nie stoi na przeszkodzie, panie przewodniczący, żeby to było we wrześniu. Tak, oczywiście to jest temat orientacyjny, bo tu nie jesteśmy rzeczywiście związani żadnym terminem, nawet instrukcyjnym, nie tylko prekluzyjnym, ale nawet instrukcyjnym, ale uwaga jest dobra, to po prostu wyjdzie nam z dynamiki pracy komisji. Zawsze we wrześniu po prostu jest i tak dużo tematów do ogadania w związku z ruszającą szkołą. Więc sierpień, ale dobrze. Czyli teraz, jeżeli chcemy to przesunąć na wrzesień w tym momencie, to jaki jest tryb, panie przewodniczący? Ja myślę, że tryb autopoprawki przewodniczącego komisji, jeżeli pan w tym momencie zaproponuje, zadecyduje, że przesuwamy to na wrzesień, zapytamy jeszcze wszystkich państwa radnych, czy mają jakieś inne propozycje i wtedy podejmiemy tę ostateczną decyzję. Czyli co? Przesuwamy ten punkt na wrzesień. Taka jest moja propozycja. Czy wśród członków Komisji Spraw Społecznych jest jakiś głos jeszcze w tej sprawie? Równie dobrze, każdy inny radny mógłby zgłosić odrębne zdanie do tego, swoje zdanie do tego w tym temacie. Dobrze, więc w trybie autopoprawki w imieniu członków komisji własnym proszę o przesunięcie w tym dokumencie na wrzesień. Dziękuję, Tomek Stefan, za dobrą uwagę. Dobrze, tak też zrobimy, więc jak będziemy głosować tą uchwałę zatwierdzającą wszystkie plany pracy, to już będzie z tą poprawką przesunięcia na wrzesień. Bardzo dziękuję przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych i poproszę teraz radnego Jarosława Esmonta, przewodniczącego Komisji Zdrowia, o przedstawienie planu pracy na rok 2021. Witam. Styczeń, przyjęcie planu prac komisji na rok 2021. Luty, analiza planu finansowego SPZOZ w Radzyniu Podlaskim na rok 2021.
marzec, wyniki finansowe SPZOS Radzyń Podlaski za rok 2020. Kwiecień, zapoznanie ze stopniem zaawansowania realizacji planów remontowo-inwestycyjnych oraz zakupu aparatury i sprzętu medycznego. Maj, czerwiec, opinia komisji w sprawie realizacji budżetu powiatu w roku 2020 w zakresach odpowiadających kompetencjom komisji. Sierpień, zapoznanie z sytuacją SPZOS Radzyń Podlaski po pierwszym półroczu rok 2021. Informacja dotycząca programów profilaktycznych i ich realizacja w SPZOS Radzyń Podlaski. Listopad, realizacja planu finansowego SPZOS w trzecim kwartale roku 2021. Grudzień, zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2022 i wieloletniej prognozy finansowej. W podziałkach odpowiadających kompetencjom Komisji Zdrowia. Analiza realizacji dyżurów przez apteki, opracowanie planu prac komisji na rok 2022. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi do przedstawionego planu pracy? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy w tym momencie do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim na 2021 rok, druk nr 29, /2, /2021, proszę o zagłosowanie i podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Szanowni Państwo, stwierdzam, że przy 19 głosach za, czyli jednogłośnie, uchwała została przyjęta. Szanowni Państwo, przystępujemy do podjęcia kolejnej uchwały, podpunkt trzeci, w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim na 2021 rok, druk nr 29, /3, /2021. I bardzo proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie planu pracy na rok 2021. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej w Radzyniu Podlaskim na rok 2021. Punkt pierwszy. Zapoznanie się z projektem budżetu powiatu i wieloletniej prognozy finansowej. Punkt drugi. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim w pierwszym kwartale przeniesiony z powodu COVID-19 z czwartego kwartału 2020 roku. Punkt trzeci. Kontrola specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imieniem Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim też w pierwszym kwartale. Punkt czwarty. Placówka opiekuńczo-wychowawcza Mój Dom w Radzyniu Podlaskim w drugim kwartale. Punkt piąty. Zespół Szkół Rolniczych w Wolosławińskiej w trzecim kwartale. Punkt szósty. Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim w czwartym kwartale. I punkt siódmy. Kontrola doraźna zlecona przez Radę Powiatu w Radzyniu Podlaskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi bądź pytania do wnioskodawców tej uchwały? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim na 2021 rok, druk nr 29, /3, /2021. Proszę o zagłosowanie i podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Szanowni Państwo, stwierdzam, że przy 19 głosach za, braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, przystępujemy do podjęcia kolejnej uchwały, podpunkt czwarty, w sprawie uchwalenia statutu powiatu radzyńskiego, druk nr 29, /4, /2021. I w tym momencie bardzo proszę o przewodniczącego Komisji Statutowej, radnego Jarosława Ejsmonta, o przedstawienie najważniejszych zmian w nowym statucie powiatu radzyńskiego. Szanowni Państwo, jak Państwo mogliście się zapoznać, statut powiatu radzyńskiego zmienił w ogóle strukturę.
Zaproponowany projekt przewiduje strukturę taką, że postanowienia ogólne, później omówione jest, są sprawy dotyczące ustroju powiatu. Następnie omówiona jest organizacja wewnętrzna organów powiatu. Kolejnym jakby punktem jest tryb pracy organów powiatu, gdzie praktycznie opisany jest, w jaki sposób mamy procedować, w jaki sposób podejmować decyzje. I kolejna sprawa, jest wydzielony rozdział dotyczący komisji stałych doraźnych. I ostatni rozdział to są zasady dostępu do dokumentów wynikających z dokonywania zadań publicznych i korzystania z nich. Zapisy statutu, projektu statutu są dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów. Ideą przygotowania tego projektu jest również to, żeby on był, można powiedzieć, jednoznaczny, a równocześnie elastyczny. Takim wyrazem elastyczności jest na przykład to, że nie określamy nazw komisji, zostawiamy to tak naprawdę do dyspozycji kolejnym radom powiatu, żeby określały, jakie komisje są potrzebne, za wyjątkiem tych, które wynikają wprost z ustawy. Kolejna rzecz. Przyjęte są też rozwiązania, czy wynikające z zasad prawodawstwa, że unikamy powtarzania dyspozycji wynikających wprost z ustawy. To powoduje większą czytelność statutu. Z kolejnych spraw dopuszczone zostały tutaj inicjatywa uchwałodawcza dla mieszkańców. Czyli mieszkańcy powiatu w liczbie co najmniej 300, ta liczba 300 wynika wprost z odpowiednich przepisów ustawowych, są uprawnieni do składania projektów uchwał. Czyli tutaj otworzyliśmy też furtkę na bezpośredni udział mieszkańców w pracy powiatu jako, można powiedzieć, inicjatorów uchwał. Myślę generalnie, że zapisy statutu też w pewnym mierze porządkują i kierunkują cały proces procedowania uchwał, zaczynając od zgłaszania poprzez procedowanie, głosowanie. Są jednoznaczne wyjaśnienia, żeby nie było wątpliwości, w jaki sposób mamy głosować w sprawach personalnych, żeby nie było po prostu tak, że najpierw masę czasu poświęcamy na ustalenie, jak głosować w konkretnej sprawie. Statut tutaj, czy projekt statutu przewiduje takie punkty. Tu chciałbym dodać, że przy pracy nad statutem konsultowane były zapisy ze służbami wojewody. Oczywiście w sposób taki nieformalny, wskaźnikowy. To uchwała, jeśli zostanie podjęta i statut w kształcie zaproponowanym, on i tak będzie podlegał jeszcze ocenie organów nadzoru, z tym, że zapisy, które zostały tutaj zaproponowane, one zostały już skonsultowane, także istnieje duże prawdopodobieństwo, że ten statut w kształcie takim zaproponowanym zostanie przez służby wojewody również zaakceptowany. Także jeśli są jakieś szczegółowe pytania, to proszę bardzo, będę próbował odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Ja zanim, jeżeli pojawią się jakieś pytania, chciałbym bardzo podziękować radnemu Jarosławowi Ismontowi, który na początku jako wicestarosta naszego powiatu i przewodniczący komisji statutowej praktycznie stworzył ten statut, włożył ogrom pracy w jego przygotowanie i widać, że przygotowany jest on bardzo fachowo. To jest rzecz, którą zajmujemy się praktycznie od początku naszej kadencji i myślę, że komisje, wszystkie komisje Rady Powiatu, które pochylały się nad tym statutem, też włożyły ogromną pracę, dołożyły swoją cegiełkę do jego powstania.
Mam nadzieję, że ten statut usprawni działanie powiatu radzyńskiego i jestem przekonany, że jest dostosowany do czasów współczesnych. I dziękuję wszystkim właśnie, którzy przyczynili się do powstania tego statutu. Radny Tadeusz Sławecki zgłaszał chęć zabrania głosu. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący Komisji, Szanowni Państwo, rzeczywiście ten projekt, który nam dzisiaj przedstawiacie, jest projektem diametralnie różnym od tego projektu, który przedstawiono kilka miesięcy temu. I stąd też ja swoje uwagi składałem do tamtego projektu, bo on w tamtym kształcie praktycznie został odrzucony przez nadzór wojewody. On się nie był nawet poprawny legislacyjnie. Natomiast dzisiaj rzeczywiście ten statut jest poprawny legislacyjnie, konsumuje te zmiany, które przez kilka lat narosły chociażby w ustawie o samorządzie terytorialnym, jest w miarę przejrzysty, oczywiście, bo sztuką legislacyjną jest to, żeby dokument był krótki, przejrzysty i czytelny. I tu zgadzam się z panem przewodniczącym Ojsmondem, że nie można powtarzać tego, co jest uregulowane już w innych ustawach, rozporządzeniach i tak dalej. Także tu dziękuję panu przewodniczącemu, że wsłuchiwał się w te uwagi. Mam tylko i myślę, że w tym kształcie ten statut zostanie, że tak powiem, pozytywnie zaopiniowany przez służby wojewody, bo ja naprawdę interesowałem się tym punkt po punkcie i myślę, że jest on legislacyjnie poprawny. Natomiast mam tylko jedno pytanie, niech ktoś mi rozwieje wątpliwości, ale najlepiej radca prawny, czy dzisiaj w statucie, czy w innym dokumencie nie zalegalizować tego, co my dzisiaj robimy, tak zwaną pracę zdalną, pracę związaną ze zdalną sesją. Czy to trzeba w statucie, czy to może w jakiś inny sposób uregulować? Oczywiście będę głosował za przyjęciem tego statutu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest z nami radca prawny, pan Grzegorz Chałupczak. Nie wiem, czy nas słyszy. Jeżeli tak, to bardzo bym prosił o odpowiedź na to pytanie, które przed chwilą padło od radnego Tadeusza Sławeckiego. No, nie widzę jakiegoś ruchu po stronie naszego radcy prawnego. Pan starosta, widzę, że mocno zareagował na to, dlatego proszę o włączenie mikrofonu. Już panie przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ no tutaj pan Grzegorz się nie łączy, ale chcę powiedzieć, że znam odpowiedź na to pytanie. Nadzór prawny przestrzegał przed włączaniem tej kwestii do statutu. To jest w przepisach szczegółowych. Rozumiem, dziękuję bardzo. Radny Jarosław Ejsmont zgłaszał chęć zabrania głosu. Proszę bardzo. Znaczy to pan starosta już jakby wyręczył mnie w tej kwestii. Co do wypowiedzi tu pana radnego Tadeusza, można, nie wiem, o którym projekcie pan mówi, ponieważ ten pierwszy projekt, który jakby wstępnie był przedstawiony państwu, również można powiedzieć był u wojewody i nie kwestionował on generalnie statutu. Tak naprawdę były to poprawki techniczne, dysponuje tą wersją, ale to w tym momencie nie jest aż tak ważne. Myślę, że efekt, który teraz mamy, myślę, jest ważniejszy niż cała reszta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to właśnie na tym polega, że ten kształt tego statutu cały czas się zmieniał, bo różne gremia na różnych etapach pracowały nad nim i to jest naturalne. Cieszę się, że jest zgodność do tej ostatecznej wersji naszego statutu. Radny Tadeusz Sławecki, proszę. Ja nie polemiczę, tylko panie przewodniczący, więc ja jeszcze raz duży ukłon, bo też potrafię pochwalić, jeśli coś jest zrobione dobrze, a to troszeczkę na legislacji się znam, natomiast no, możemy się spotkać, ja panu pokażę ten pierwotną wersję i tam naniesione poprawki, więc on tam było jednak trochę zastrzeżeń i dobrze, że myśmy tego na siłę nie przyjmowali, że nad tym trwała dyskusja i tak to powinno wyglądać, to jest nasza konstytucja powiatowa, więc tutaj to nie jest złośliwie, tylko widzę wykonaną pracę i te poprawki jak gdyby go udoskonaliły. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia statutu powiatu radzyńskiego, druk numer 29/4/2021. Proszę o zagłosowanie i podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Szanowni Państwo, stwierdzam, że przy 19 głosach za, braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, uchwała została podjęta. I jeszcze raz w tym momencie bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w pracy nad nowym statutem powiatu radzyńskiego. Szanowni Państwo, przystępujemy do podjęcia kolejnej uchwały, podpunkt 5 w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2021 rok, druk numer 29/5/2021. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi bądź zapytania do wnioskodawców tej uchwały? Pan starosta się zgłasza, proszę bardzo. Nie mam uwag, natomiast mam autopoprawkę zarządu powiatu. Chciałbym prosić Wysoką Radę o zaakceptowanie jeszcze jednego działania naszego, projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej numer 1266L, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radzyniu Podlaskim, na odcinku około 1200 metrów bieżących. Dokładnie powiem, od ronda świętej pamięci pana Odrzy Guździa do ronda bodajże świętego Jana. Tam przy Tesco, do tego ronda przy Tesco. Dziękuję. Jest to kwota 20 tysięcy złotych. Będzie ona pochodziła z wydatków statutowych zarządu dróg powiatowych. Skąd bierze się ta zmiana? Chcę powiedzieć, informowałem tu na połączonych komisjach rozwoju gospodarczego i budżetowej. Powtórzę, zmiana można stwierdzić nagła, ale bierze się z deklaracji władz miasta Radzyń Podlaski, konkretnie pana burmistrza, ewentualnego partycypowania 50/50 w naszych kosztach. Oczywiście będziemy o środki na tą drogę też aplikowali do instancji wyższych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś uwagi bądź zapytania do wnioskodawców tej uchwały? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Głosujemy nad uchwałą razem z autopoprawką zgłoszoną przez pana starostę. Przepraszam, tu jeszcze mi zwrócono uwagę, że nasza uchwała budżetowa była opiniowana przez komisję budżetową. Jaka jest opinia tej komisji? Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Może od razu też zaznaczę, że jako konsekwencję również pozytywną opinię wydaliśmy do uchwały następnej, czyli wieloletniej prognozy finansowej, zmian do wieloletniej prognozy finansowej na ten rok. Dziękuję. Ale takiej uchwały nie mamy dzisiaj, bo to idzie ze środków Zarządu Dróg Powiatowych, więc tu nie ma wieloletniej uchwały. A to przepraszam. Dzisiaj. Dobrze, czy jakieś jeszcze inne komisje opiniowały tą uchwałę? Tak, panie przewodniczący, Komisja Rozwoju Gospodarczego również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką. Dziękuję bardzo za tą opinię. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2021 rok, druk numer 29/5/2021. Proszę o zagłosowanie i podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Szanowni Państwo, stwierdzam, że
Przy 19 głosach za, braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, przystępujemy do podjęcia kolejnej uchwały, podpunkt 6 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim. Druk numer 29, /6/2021. I w tym momencie bardzo proszę przewodniczącą Komisji Skarg i Wniosków o opinię w sprawie tej uchwały i skargi. Już wyłączyłam. W dniu 4 stycznia 2021 roku do Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim wpłynęła skarga dotycząca działalności Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim. W skardze skarżący zarzucił Zarządowi Powiatu w Radzyniu Podlaskim, że nie rozliczył się z OPGK Olsztyn z wykonanych prac realizowanych w ramach podpisanych pomiędzy stronami. Co więcej, w ogóle zaniechał jakichkolwiek działań zmierzających do zakończenia sprawy. Skarga skierowana została do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W dniu 22 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie komisji, którego przedmiotem była analiza sprawy objętej skargą. W toku postępowania komisja zapoznała się z dokumentami zgromadzonymi w sprawie, wysłuchała stanowiska strony skarżącej oraz wyjaśnień zarządu. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono: pierwsze, postępowanie zarządu nie nosiło znamion postępowania niezgodnego z prawem, zaś oczekiwania strony skarżącej dotyczącej prowadzenia negocjacji w sprawie umowy dotyczącej realizacji zamówienia publicznego są niezgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Drugie, zarząd przedstawił stronie skarżącej w formie pisemnej swoje ostateczne stanowisko w sprawie. I trzecie, do dnia rozpatrywania skargi strona skarżąca nie przedłożyła żadnej faktury stanowiącej podstawę do dokonania zapłaty. W związku z powyższym brak jest przesłanek do stwierdzenia zasadności przedłożonej skargi. Mając powyższe na względzie, Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim ocenia jako prawidłowe działania podjęte przez Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim. W związku z tym Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim uznaje skargę za bezzasadną. Dziękuję bardzo. To za chwilę się przekonamy, czy Rada Powiatu będziemy głosować. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Tak. Radny Andrzej Chojnacki, proszę bardzo. Moje pytanie jest pytaniem trochę lakonicznym. Czy tą stroną skarżącą, tym skarżącym to też jest to PGK Olsztyn, bo z treści tego uzasadnienia i uchwały bezpośrednio to nie wynika. Tam jest strona skarżąca dotycząca OPGK Olsztyn. Czy to OPGK to też jest stroną skarżącą, czy ewentualnie ktoś inny wnosi skargę w imieniu tego? Rozumiem. Proszę przewodniczącą komisji o odpowiedź na to pytanie. Proszę, ja nie słychać u nas, co pan powiedział. Aha. Czy stroną skarżącą jest OPGK Olsztyn? Jakby nie wynika z tego uzasadnienia, z tej uchwały, kto jest stroną skarżącą. I takie padło pytanie od radnego Andrzeja Chojnackiego. Ja przyznam się, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Pani radna? Nie słyszymy pani. Stroną skarżącą był OPKG Olsztyn. Rozumiemy, dobrze. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Oczywiście projekt uchwały Państwo dostali. W paragrafie pierwszym jest, że po rozpatrzeniu skargi Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim uznaje skargę za nieuzasadnioną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały. I Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim, druk numer 29/6/2021. Proszę o zagłosowanie i podniesienie ręki do góry.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, stwierdzam, że przy 17 głosach za, braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, przystępujemy do podjęcia kolejnej uchwały, podpunkt 7 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu radzyńskiego do porozumienia mającego na celu opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego, druk numer 29/7/2021. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi bądź pytania do wnioskodawców tej uchwały? Nie widzę. Czy któraś z komisji Rady Powiatu opiniowała tą uchwałę? Nie widzę, chyba nie. W związku z tym... Tak, panie przewodniczący, jeżeli mogę. Tak, komisja rozwoju gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo za tą opinię. Czy jeszcze jakieś inne komisje opiniowały tą uchwałę? Chyba nie. W związku z tym znamy już opinię komisji. Nikt z Państwa radnych nie chciał zabrać głosu w tej sprawie. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu radzyńskiego do porozumienia mającego na celu opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego? Proszę o zagłosowanie i podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Szanowni Państwo, stwierdzam, że przy 18 głosach za, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, tym samym wyczerpaliśmy punkt 5. Przystępujemy do realizacji punktu 6. Wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jako pierwsza zgłosiła się radna Anna Szymala. Proszę bardzo. Mikrofon. Tak, proszę. Panie przewodniczący, jeszcze raz zwracam się z wnioskiem o zabezpieczenie sprzętu dla radnych, tak żeby mogli uczestniczyć w zdalnych posiedzeniach sesji, komisji, nawet jeżeli będą one hybrydowe w przyszłości, bo nie wiadomo, co nam przyszłość niesie. To mój pierwszy wniosek. Drugi wniosek jest taki, że może byśmy zrobili tak, jak zrobiła to Rada Miasta, uruchomili numer telefonu, ponieważ na naszej sesji nie mogą uczestniczyć mieszkańcy naszego powiatu żeby był jakiś numer telefonu kontaktowego, kiedy w wolnych wnioskach taka osoba może do pana przewodniczącego zadzwonić i, że tak powiem, wyrazić swój wniosek, bo po prostu teraz takiej możliwości nie ma, a jednak no, prawo nam pozwala na to, żeby mieszkańcy również i uczestniczyli w sesjach i po prostu mogli zabrać głos, bo nie wiem, czy jest taka możliwość na tę chwilę. Może jest, niech mnie pan sprostuje, jeżeli tak jest. Na chwilę obecną nie ma takiej możliwości. Weźmiemy pod uwagę pani wnioski. Dziękuję bardzo. Radny Tadeusz Kowecki, proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie starosto, chciałem powiedzieć o przykrym zdarzeniu, które miało miejsce tydzień temu w czasie obrad Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i paru innych komisji, między innymi pani radna Szajda-Cupryn prowadziła komisję. Pod starostwem pojawiła się policja, która oświadczyła, że mieli interwencję, nie wiem skąd, bo tego nie powiedzą, i masowo wlepiała mandaty za pozostawienie samochodów nie blokujących niczyj wyjazd, nie stawiających na miejscu dla niepełnosprawnych. Ja po prostu rozmawiałem z nimi, bo po kolei chodzili, robili zdjęcia pod starostwem, a to chodziło
że były te samochody zaparkowane, tak jak prawie codziennie jest, nie prostopadle, ale równolegle, tutaj to nie zaznaczam, nie blokując żadnego wejścia. Jest to problem. Oni grzecznie, ale się posypało kilka mandatów. Nie bardzo wiem, jak to robić, bo objechałem samochodem, bo ja akurat byłem na miejscu, uniknąłem mandatu. Pojechałem, zajrzałem na podwórku starostwa, nie ma miejsca. Tutaj w pobliżu koło bazarku nie ma miejsca, pozostawały tylko płatne miejsca na rynku tutaj przed, na ulicy Ostrowieckiej. Nie wiem, jak my to rozwiążemy. Podobno ma być już planowane w Urzędzie Miasta dalej procedowanie naszych obrad, ale informuję, że takie było przykre zdarzenie niezawinione przez naszych uczestników i jednak była interwencja na policję. Myślę, że nawet na jednym, zresztą od razu to na bieżąco przekazaliśmy na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, nomen omen, że warto też w jakiś sposób na ten temat porozmawiać, bo szkoda, żeby jeszcze radni płacili mandaty tylko dlatego, że stawią się na posiedzenia komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Pozwolę sobie samemu zgłosić jeden wniosek do zarządu. Wniosek mój dotyczy bezdomności zwierząt. Prezes Stowarzyszenia Empatyczni w Radzyniu Podlaskim zwrócili się do mnie z prośbą o podjęcia przez powiat działań mających na celu koordynację i współpracę ze stowarzyszeniem dotyczący pomocy w dotarciu do osób i urzędników poszczególnych gmin odpowiedzialnych za realizację programów bezdomności zwierząt w naszym powiecie. Ja tylko przypomnę, że jakby ustawowo to gminy są odpowiedzialne za podejmowanie takich działań, a niestety na terenie powiatu radzyńskiego jest to bardzo duży problem. Ja tylko podam takie badania, statystyki, że jedna kotka, która nie jest wysterylizowana, po roku daje 19 kociąt, po dwóch latach to już jest 181, po trzech 1639, a po pięciu latach aż 132 tysiące. W przypadku psów jedna suczka po roku daje 13 psów, po dwóch latach 85, po czterech latach już 3109. I to jest naprawdę bardzo duży problem w skali powiatu i tak jak rozmawiałem z przedstawicielami Stowarzyszenia Empatyczni, niestety w poszczególnych gminach naszego powiatu gminy zwierz ma środki w tym celu, jest w stanie przekazać środki do każdej gminy w kwocie 4000 zł na sterylizację i kastrację zwierząt pod warunkiem, że każda gmina do tej kwoty dołoży drugie 4000 zł i między innymi przedstawiciele Stowarzyszenia Empatyczni, jak również ten Fundacji Zwierz chcieliby, żebyśmy doprowadzili i ja jak najbardziej się pod tym podpisuję i chciałbym podjąć działania w tym celu, żeby zorganizować takie spotkanie z wójtami gmin i uczulić ich na ten problem i pokazać metody, jak możemy temu wszystkiemu przeciwdziałać, bo myślę, że w takiej długofalowej perspektywie przyniesie to naprawdę bardzo, bardzo duże korzyści i taki też wniosek chciałbym w tym momencie złożyć. Zapytam się jeszcze raz, czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w punkcie wolne wnioski? Nie widzę. W związku z tym, Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy punkt szósty naszych obrad. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu radnym, wszystkim gościom, którzy uczestniczyli w naszych obradach. Dziękuję wszystkim mieszkańcom powiatu radzyńskiego, którzy byli razem z nami za pośrednictwem transmisji online, a było ich w szczytowym momencie 16 osób. Bardzo dziękuję za to. I w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 29. sesję Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim. Dziękuję Państwu. Dziękuję, do widzenia.